Witamy Państwa serdecznie w sali mieszkańskiej Ratusza Staromiejskiego, gdzie obejrzeć możemy wystawę Od Parku Cegielnia do Klubu Azyl, czyli Jak się bawił Toruń. Wystawa podzielona jest na kilka sektorów, które dzielą ekspozycję chronologicznie, ale także i tematycznie, dlatego też możemy zaprosić Państwa do Parku Cegielnia, który był fragmentem obecnego Parku Bydgoskiego, do restauracji czy ogrodu restauracyjnego, których w okresie międzywojennych było ponad 100 w naszym mieście, do kina, by zapoznać się z filmami głównie okresu międzywojennego, czy nad Wisłę, gdzie prześledzić możemy różnego rodzaju sporty, które do dziś w zasadzie są w naszym mieście uprawiane. Wystawa na koniec może nas zapoznać z latami powojennymi, okresem do lat 70., przedstawić nam, co działo się w Toruniu, jakich gości mieliśmy i jak spędzano wolny czas.